chwilkę poprzeszkadzam, może Żurek nie wystygnie, niech nam pani powie, jak dzisiaj smakuje w rynku. Wyjątkowo, dlatego że jest dużo osób, jesteśmy wszyscy razem, atmosfera jest wielkanocna. Czy w domu też Żurek jest podstawą tego śniadania wielkanocnego? Biały barszcz. Biały barszcz, który jest podobny do żurku, ale jest na bazie mąki pszennej. Pascha wielkanocna, obowiązkowo z rodzynkami, z bakaliami. Brakowało mi naszego śniadania, które w ostatnich latach z różnych powodów nie miało się okazji odbyć, więc cieszę się, że wracamy do tej naszej pięknej opolskiej tradycji. Może krótkiej, ale za to intensywnej, pełnej serca i radości. Dlatego chciałbym na wszystkich życzyć tego, co się wpisuje w symbolikę świąt Wielkiej Nocy, bo to jest to, co nas połączyło, czyli wiara, symbolikę, nadzieja, zmartwychwstania tego, że mamy przed sobą przyszłość udanych, rodzinnych, zdrowych świąt w takiej atmosferze, jak tutaj serdecznie na rynku, wśród tylu zacnych gości, tylu sympatycznych osób. I na koniec jeszcze chciałbym, zanim oddam głos, podziękować wszystkim, którzy przyłożyli swoją rękę do przygotowania dzisiejszego śniadania. No i tego dobrego żuru, który za chwilę będziecie kosztować. Zapewniam, że jest smacznie przyprawiony tak, że nie w obrębie, jak to. Najważniejszy składnik, panie prezydencie, który pańskim zdaniem uważać, smacznego, jest zawsze w domu, w żurku. Na czym polega przepis pański, jeśli chodzi o żurek domowy, świąteczny? Dobre przyprawy, jajko, kiełbasa dobra, to się wszystko oczywiście na to składa. O, z sercem gotowane, tak, tak jak panie podpowiadają. I to jest bardzo ważne, że jesteśmy tu razem, wspólnotą, jaką mieszkańcy Opola są i wspólnie dajemy sobie taką namiastkę świąt, które pewnie będziemy mieć przy stole wielkanocnym, więc bardzo miło, że tu się spotkaliśmy i że jesteśmy. Poprzeszkadzamy trochę przy żurku, bo widzę, że już tak. Prawie koniec, czyli co smakowało? Bardzo, bardzo, a po drugie porcję dali taką, że dwie osoby by podzielili. Ja nic nie przygotowuję, mnie żona robi, ale smakował tak samo jak domowy. Dla mnie jajko i biała kiełbasa. No bo jak jest to, to już jest tak, jak byłem w domu nauczony. A jeśli chodzi o święta, to jakie są świąteczne tradycje u państwa? Rodzinne. Rodzinne zawsze. Kiedyś my do mamy, dzisiaj dzieci do nas i ta tradycja jest zachowana. Proszę bardzo, nawet z Tajwanu, tak? I Czesi, i Ukraińcy. Naprawdę takie międzynarodowe spotkanie chyba zostanie w pamięci na długo. Bardzo przyjemne i nawet powiem, pogoda chyba dopisała. No atmosfera jest miła, ale nie zdążyłem jeszcze wszystkiego obejść. Na tajwańskim stole nie widzę wielkanocnych jajek. Można mówić o tradycji w Azji takiej podobnej do tych naszych wielkanocnych? No niestety nie ma odpowiednika świąt Wielkiej Nocy na Tajwanie. I dlatego chcieliśmy tutaj pokazać, jak tradycyjnie przygotowuje się herbatę w każdym domu na Tajwanie. Jest duże zainteresowanie, ciastka są tutaj we współpracy z ambasadą Tajwanu, przygotowany jest ten stół i mają tutaj osoby możliwość spróbowania różnych ciastek ze stołu świątecznego tajwańskiego, ale które się odbywa w innym terminie. To jest ten termin ruchowy Nowego Roku Chińskiego. To są ciasta świąteczne. No a herbata tradycyjnie to jest najczęściej spożywany napój na Tajwanie. Ale szczególnym przysmakiem z wielkanocnych dań jest dla Tajwańczyków w Polsce? Znaczy ja myślę, że żurek. Żurek im może bardzo smakować. To jest coś, co to na pewno każdy Tajwańczyk, Azjata jest w stanie zaakceptować. Co się znalazło na tym zaodrzańskim wielkanocnym stole? Nasze jajka, więc seniorzy Feniks, seniorzy z przyszłością i Rada Dzielnicy Zaodrze. Wszystkie te prace są wykonywane przez naszych koleżanki, seniorów i seniorek. Dwa dni do tego, żeśmy się przygotowywali. Częstujemy, było ciasto, kawa, herbata. Ciasta były trzy rodzaje. Bardzo pięknie to wszystko wygląda. A co się znajdzie u pani na świątecznym stole? Co jest w tej tradycji takiej domowej? My jesteśmy tradycją. Żurek, biała kiełbasa, jajko. Później jajka faszerowane, sałatka jarzynowa, biała kiełbasa i śląska też czasem jadamy. No i oczywiście dom pełen dekoracji.